Dzień dobry, nazywam się Ilona Biedroń i opowiem dzisiaj Państwu o rzakach, skupiając się na ich zdrowiu. Bowiem nie bez przyczyny reprezentuję fundację, która w nazwie ma zdrową rzekę. Bowiem na zdrowiu, na naturalności rzek zależy nam najbardziej. Jak również na tym, żeby lepiej zarządzać naszym najcenniejszym zasobem, którym jest woda. Zdrowa rzeka to również nasz flagowy projekt fundacyjny, projekt podcastowy, który powstał na skutek katastrofy odrzańskiej w 2022 roku. Projekt, w którym oddajemy głos ekspertom, przyjaciołom rzek, pasjonatom, którzy reprezentują nie tylko świat nauki, ale też organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Oddajemy im głos, ponieważ to ci właśnie ludzie najlepiej mogą wytłumaczyć, o co chodzi z tymi rzekami. Jakie to są ekosystemy, jak je traktować i dlaczego warto zmienić nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, żeby one były zdrowie. Ale mówiąc o zdrowiu rzek, warto zwrócić uwagę właśnie na to, że mówimy o tym, ponieważ większość naszych rzek choruje. Jeśli popatrzycie sobie Państwo na ten obrazek, który jest ilustracją graficzną jednej z rozmów podcastowych Zdrowej Rzeki, to możecie sobie wyobrazić, że większość naszych rzek to bardzo chorzy pacjenci. Pacjenci, którzy praktycznie leżą na łóżkach szpitalnych i podłączone są do kroplówek, ponieważ w takich rzekach nie dzieją się podstawowe procesy, które w naturalny sposób w nich powinny zachodzić. Rzeki, w których ryby, czyli główne organizmy żywe na szczycie piramidy strotroficznej, żyją tylko dlatego, ponieważ wpuszczamy ich je tam podczas zarybień. No ale aby zrozumieć, czym w ogóle jest rzeka, warto popatrzeć na nią dosyć szeroko, ponieważ jeśli sobie pomyślimy, jak uczyli nas w szkołach, jak uczą nas, czym jest rzeka, to wyobrażamy sobie zazwyczaj samo koryto z wodą, która w nim płynie. Ponieważ rzeka rzeczywiście jest to najniższe miejsce w krajobrazie, z którego woda grawitacyjnie odpływa właśnie tym korytem. Ale rzeka połączona jest ze swoją doliną, która szczególnie jest rzece potrzebna podczas wysokich stanów wód, podczas wezbrań, ponieważ wtedy może bezpiecznie się na tą dolinę rozlać podczas powodzi. Rzeka, która niesie wodę w swoim korycie, rozlewa się na swoją dolinę, jest ekosystemem pełnym życia, ponieważ woda daje życie. Dlatego też mówimy o rzece w kontekście nie tylko hydrologicznym, ale również przyrodniczym i ekologicznym, ponieważ ze rzeką zazwyczaj i jej doliną wiąże się najbardziej bioróżnorodny ekosystem w otaczającym nas krajobrazie. Dlatego też rzeka, koryto, różnorodne koryto i naturalna dolina to dom dla wielu roślin i zwierząt, które zależą od warunków tych hydromorfologicznych, czyli tego, jak wygląda koryto i dolina, ale też w jaki sposób dostaje się do nich ta woda z obszaru, który zasila rzekę i nazywa się on zlewnią.
Jeśli tak popatrzymy na rzekę, tak dosyć szeroko, i wyobrazimy sobie, że rzeka to zdecydowanie więcej niż tylko koryto, to możemy sobie jasno powiedzieć, że praktycznie każdy z nas jest znad rzeki. Ale wróćmy do tej zlewni rzecznej, która zasila tą rzekę swoją wodą. To jest obszar, który sprowadza wodę z opadów i roztopów do siecią odpływów do koryt. Te wszystkie mniejsze strumyki, potoki, które tworzą coraz to większe rzeki, zasilane są tym, co spadnie z nieba po powierzchni terenu, jak również tym, co do nich trafia od tej strony, której nie widzimy, czyli z zasilania wód podziemnych. I tutaj pragnę Państwu zwrócić uwagę, że to, czego nie widzimy, czyli ta struktura geologiczna tego, co jest pod powierzchnią, mocno wpływa na to, jak szybko woda z powrotem trafia do obiegu, ponieważ rodzaj gleb i warunki geologiczne sprawiają i wpływają na to, jak szybko te zasoby się nam odnawiają, i jest to bardzo różnie. To czasami mogą być tylko dni, a w zależności od tego, jak mocno odizolowana jest gleba i pokłady geologiczne, to wędrówka kropli wody może trwać nawet tysiąclecia. Mówię Państwu o tym dlatego, ponieważ każdy z nas, poprzez to, jak gospodarujemy przestrzenią, ma wpływ na to, jak długa będzie ta droga kropli wody, która z opadu trafi do rzeki. Kiedy popatrzymy sobie na naturalny krajobraz, widzimy, że proporcja tego odpływu powierzchniowego do odpływu podziemnego to około 20% do 80%. To oznacza, że zdecydowana większość wody w środowisku naturalnym trafia do gleby i w ten sposób zapewnia trwałe zasilanie wodą rzek. Kiedy zaczynamy ingerować w krajobraz i zaczynamy go uszczelniać, to wtedy te proporcje się zmieniają. Do tego stopnia, że jeśli popatrzymy na silnie zurbanizowane obszary, takie jak tereny miejskie, to zauważamy, że woda w takich obszarach nie ma przestrzeni do tego, lub też jest ona bardzo ograniczona do tego, żeby zasilić pokłady wód podziemnych. Dlatego też ta woda praktycznie całości może spływać od razu do odbiornika, jakim jest rzeka. Celowo podkreślam słowo odbiornik, bo nie chciałabym, żebyśmy tak właśnie traktowali rzeki. To nie jest odbiornik, jeśli jest to naturalny ekosystem. Tak traktujemy te rzeki, ponieważ w ten sposób przyzwyczailiśmy się je wykorzystywać przez ostatnie dziesięciolecia. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy traktujemy rzekę wyłącznie jako odbiornik wody deszczowej. Wtedy, w trakcie opadów, czy też bardzo szybko po tym, jak one się zaczną, woda bardzo szybko przybiera w takiej rzece i ta reakcja pomiędzy opadem a odpływem, czyli reakcją tej zlewni, jest bardzo szybka. Również bardzo szybko w takich sytuacjach rzeki osiągają bardzo niskie stany, czyli niżówki, a nawet wysychają, ponieważ w momencie, kiedy rzeka traci możliwość zasilania wodą gruntową, to wtedy zwyczajnie ta woda nie ma skąd jej zasilić.
Mówiąc o wodzie, nie sposób nie obalić pewnego mitu, że Polska ma tyle samo zasobów wodnych co Egipt. W pewnym sensie to się zgadza, oczywiście, kiedy zestawimy ogólne wartości na temat zasobów wodnych. Jest ich około 60 miliardów metrów sześciennych na rok, czyli 60 kilometrów metrów sześciennych na rok. I rzeczywiście Egipt ma podobną wartość, podobną ilość tych zasobów. Ale dlaczego jest ich mniej w Szwajcarii, która jest taka charakterystyczna z uwagi na swoją właśnie tą wielką zasobność, alpejskie potoki? Ponieważ zasoby odnosimy do liczby mieszkańców. I jeśli tutaj zestawimy liczbę ludzi, która mieszka w Polsce i w Egipcie, to możemy jasno zauważyć, że dostępne zasoby przeliczone na mieszkańca w Polsce są praktycznie 3 razy większe niż zasoby Egipcjanina. W Polsce mamy około 15 tysięcy rzek i średnio nimi odpływa do morza te właśnie 60 kilometrów wody w przeciągu roku. Można to sobie wyobrazić, że tymi wodami można by było każdego roku wypełnić jakieś 16 milionów basenów olimpijskich, czyli naprawdę jest to dosyć znacząca liczba, pomijając, że w statystykach europejskich plasujemy się na jednym z ostatnich pozycji, jeśli chodzi o zasoby. Ale pragnę Państwu zwrócić uwagę na to, że skoro zasób, który jest liczony u ujścia naszych głównych rzek, Wisły i Odry do morza, trafia praktycznie w większości głównie na obszar naszego kraju, i to my decydujemy o tym, jak długo ta woda będzie krążyć w naszym krajobrazie, to pod tym kątem wydaje mi się, że jesteśmy jednym ze szczęśliwszych krajów, którzy mają wpływ bezpośrednio na wielkość i dostępność naszych zasobów. Całkiem inaczej jest w przypadku tego afrykańskiego kraju, Egiptu, ponieważ te zasoby zależą od tego, ile wody wypłynie Nilem z Sudanu, główną rzeką Egiptu, czyli Nilem. W Egipcie nie pada zbyt dużo deszczu w ciągu roku, stąd też te zasoby są ograniczone wyłącznie do dostępności tej rzeki. Tak więc mam nadzieję, że ten przykład zwróci Państwa uwagę na to, że dużo rzeczy zależy od nas, również to, w jaki sposób dysponujemy naszym drogocennym zasobem, czyli wodą, która za darmo spływa, pada nam z nieba. Kończąc ten krótki wstęp na temat rzeki, chciałabym, abyście Państwo zapamiętali, że rzeka to coś więcej niż tylko koryto. I tutaj zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z profesor Iwoną Wagner, która jest ekohydrolożką, która w ten sposób promuje patrzenie na rzekę nie tylko od strony hydrologicznej, ale również od strony ekologicznej, ponieważ właśnie ekohydrologia jest taką dziedziną nauki na pograniczu, która bada wzajemne oddziaływania pomiędzy organizmami żywymi, czyli biocenozą, a całym cyklem hydrologicznym. To właśnie z tego podcastu bardzo lubię to jego tytuł, że rzeka i dolina to jedno. I zachęcam Państwa do posłuchania, jak rzekę widzi pani profesor. Rzeka to też mokradło. Mokradło, które zazwyczaj kojarzy nam się z terenem bagiennym, z torfowiskami, ale rzeki, potoki, jeziora to
wody powierzchniowe, które również są zakwalifikowane jako obszary mokradłowe według konwencji ramsarskiej, która powstała, którą podpisano już ponad 50 lat temu. Zwracam Państwa uwagę, że rzeki są połączone z dolinami, o tym już mówiliśmy, czyli z tymi terenami zalewowymi. Jest to traktowane jako system nadrzeczny. W nim bardzo często w naszych warunkach polskich występują torfowiska. Zazwyczaj są to torfowiska niskie, które są zasilane wodami podziemnymi. I proszę zwrócić uwagę, jak różne rodzaje mokradeł są ze sobą powiązane. Dlatego też mówiąc o rzekach, ciężko patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat samej wody płonącej, tej wody powierzchniowej. Patrząc na rzeki, powinniśmy patrzeć również poprzez ekosystemy z nimi powiązane, czyli właśnie ten system nadrzeczny, torfowiska, czy też inne tereny, lasy bagienne, które są wkomponowane te ekosystemy i razem tworzą, można powiedzieć, takie jedne organizmy. I trochę więcej na temat mokradeł, ponieważ one w Polsce zajmują około 18% powierzchni. Wydawałoby się, że dosyć dużo. W większości to są mokradła nie lądowe, nie torfowe. Dosyć znacząca ich część to torfowiska, o nich jeszcze więcej Państwu powiem, a wody powierzchniowe stanowią ich ułamek. I o tych torfowiskach, które są wyszczególnione na tej prawej stronie planszy, chciałabym Państwu powiedzieć coś więcej, ponieważ są to takie naturalne gąbki w krajobrazie, które gromadzą nie tylko wodę, ale one gromadzą również w sobie węgiel oraz mają zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Jeśli popatrzymy sobie globalnie na moc wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery, to moc torfowisk jest dwa razy większa niż lasów, zwracając uwagę na to, że ich sumaryczna powierzchnia jest 10 razy mniejsza niż lasów na naszych wszystkich kontynentach. Stąd też warto dbać o takie ekosystemy i dużo o nich się ostatnio mówi w kontekście Zielonego Ładu i projektowanego Nature Restoration Law. To są naprawdę bardzo cenne ekosystemy i ważne z punktu widzenia obiegu wody w przyrodzie, ale również też węgla i dwutlenku węgla. Dlatego chciałabym Państwu zwrócić uwagę właśnie, jaką rolę pełnią mokradła w krajobrazie, ponieważ my z tych mokradeł zazwyczaj korzystamy gospodarczo, do zaopatrzenia, korzystamy z wód powierzchniowych najczęściej do picia, dla przemysłów, dla rolnictwa i wszelakiej produkcji, czy rolnej, czy leśnej. Mówimy o energetyce wodnej poprzez wykorzystanie do tego celu przekształcenia rzeki, zazwyczaj przegradzając ją jakąś zaporą. Pobieramy z koryt, czy też z dolin rzecznych piasek i żwir do budowy. Drewno z obszarów łęgowych. Na terenach dolinowych często gospodarujemy je w sposób rolniczy, ale też wykorzystujemy je do tworzenia gospodarstw rybackich, tworząc stawy rybne. A z torfowisk nadal wydobywamy torf dla ogrodnictwa. A naturalna rzeka, naturalne mokradło, z którego nie korzystamy w ten sposób, przede wszystkim odgrywa kluczową rolę w obiegu wody w przyrodzie i generalnie w naszym klimacie, ponieważ tak jak wspomniałam,
Torfowiska głównie akumulują węgiel, a przez to, że rzeka w naturalny sposób wylewa na swoje doliny swoje wody oraz ma różnorodny przebieg, zróżnicowane koryto oraz odpowiednią strukturę piramidy troficznej w rzece poprzez zapewnienie odpowiednich organizmów żywych, to tam odbywa się w takich naturalnych ekosystemach samooczyszczanie wód, czyli ta rzeka się w naturalny sposób czyści z zanieczyszczeń. Również rzeki odgrywają bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu, w kulturze i spędzanie naszego wolnego czasu. Często spędzamy go nad rzeką. W mieście często jest to rzeka przekształcona, ale również te obszary bardziej naturalne odwiedzamy podczas wakacji czy też jakichś wypraw weekendowych, ponieważ zachwyca nas to piękno przyrody. Dlatego warto teraz odpowiedzieć sobie na to postawione w tytule tego wykładu pytanie, kiedy rzeka jest zdrowa? Więc zdrowa rzeka jest wtedy, kiedy życie w niej jest bioróżnorodne, zróżnicowane, ale warunkiem jest to, że to życie opiera się na gatunkach rodzimych i nie występują tam gatunki inwazyjne, które zabierają przestrzeń do życia temu, co powinno w tej rzece być w sposób naturalny. Rzeka zdrowa to jest rzeka, która nie jest uregulowanym kanałem. Kiedy ma niejednolity kształt, kiedy podcina z jednej strony brzeg, a na drugim odkłada nanos w postaci łachy, kiedy tworzą się na niej wyspy, kiedy raz jest głębiej, a raz woda się marszczy na bystrzach, kiedy przy brzegach rosną drzewa, które z jednej strony systemem konarów trzymają to koryto, a z drugiej strony dostarczają pożywienie w postaci na przykład opadłych liści organizmom, które w tej rzece żyją, ale też takie drzewo, które jak upadnie do tej rzeki, staje się naturalnym rumoszem drzewnym, barierą, która jest taką naturalną barierą, bardzo pożyteczną, ponieważ wtedy ta rzeka musi ją jakoś ominąć. Wtedy rzeka się wzburza i w ten sposób odpowiednio natlenia, a ten tlen jest potrzebny do życia, do samooczyszczania i do tego, żeby użytkowały go organizmy żywe. Ten rumorz jest również miejscem życia różnych grzybów i mniejszych organizmów, takich biegających i larwalnych. Więc są to również miejsca kryjówek ryb i zacienienia. Więc są to bardzo potrzebne elementy charakteryzujące właśnie zdrową rzekę. No i zdrowa rzeka to jest rzeka, w której jest zróżnicowany i dopasowany do jej charakteru reżim hydrologiczny, czyli to, że ta ilość wody zmienia się w czasie. Rzeka reaguje na to, co się dzieje w zlewni i ma przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby wylać wodę na swoją dolinę, żeby ta dolina mogła współżyć właśnie z tą rzeką. Nie wspomniałam o bardzo ważnym elemencie, to znaczy się o sztucznych barierach, ponieważ ten rumorz drzewny, czyli taka bariera, która jest barierą konieczną, jest całkiem czymś innym niż sztuczna bariera, czyli przegroda poprzeczna, stopień wodny, czy też zapora, która całkowicie zmienia rzekę i wpływa to bardzo i na życie biologiczne, i na te wszystkie procesy takie fluwialne,
związane z transportem rumowiska i z tego, że rzeka nie jest nim karmiona w odpowiedni sposób, a ilość wody w rzece jest często regulowana przez człowieka, na przykład na takiej zaporze. Stąd też rzeka z zaporą, ze sztuczną barierą, na pewno zdrową rzeką nie będzie. Tutaj barierą jest również to, kiedy rzeka nie może wylewać na swoją dolinę. Stąd też również mówimy o tym, że jeśli rzeka jest przegłębiona lub też ma w dolinie wały, to wtedy również nie możemy o tym mówić, że jest to rzeka zdrowa. Po tym wytłumaczeniu wydaje mi się, że nikt z Państwa nie będzie miał problemu, żeby wskazać zdrową rzekę. Ale zachęcam Państwa do przeprowadzenia lub też wspólnego przejścia ze swoimi pociechami, tudzież młodzieżą, takiego eksperymentu, który powstał na platformie edukacyjnej Pod Prąd, która została zrealizowana przez Stowarzyszenie 515 km Odry, który został opracowany w myśl tego, aby pogłębiać wiedzę, a nie rzekę. Ta platforma jest dostępna wyłącznie poprzez dostęp z komputerów. Nie możemy na nią wejść z komórek, ponieważ wtedy byśmy pewnie bardzo dużo stracili i pewnie nie mieli możliwości zobaczyć, co się dzieje w trakcie tych eksperymentów. A wśród nich jest eksperyment, który wprost wpisuje się w przedmiot dzisiejszego wykładu i to, o czym mówię, dno rzeki. Zwróćcie Państwo uwagę, że zachętą do przeprowadzenia tego eksperymentu jest cytat z Małego Księcia: najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Czyli zachęca do tego, żeby zobaczyć rzekę z innej perspektywy. Eksperyment zaczyna się od wejścia w rolę rolnika, który gospodaruje swoje grunty nad rzeką. Nad rzeką, która jest charakterystyczna dla większości rzek w Polsce. Przypomnijcie sobie Państwo pierwszy obrazek z rzeką na Kroplówce, czyli z taką rzeką, w której jest bardzo nikłe życie biologiczne, jest to uproszczone koryto, a w trakcie powodzi czy też okresów roztopowych, woda wychodzi z tego koryta i utrudnia użytkowanie rolnicze temu rolnikowi. Dlatego też rolnik staje przed decyzją, co on może zrobić, czy też w którą stronę on może zadziałać. Ma do wyboru dwie ścieżki. Albo może skorzystać z takich praktyk, które do tej pory były stosowane i które zna, czyli pogłębić rzekę, albo spróbować uczynić tą rzekę bardziej zdrową. Zwracam tutaj Państwa uwagę, że eksperyment jest opatrzony takimi ikonkami, które wskazują na to, jakie zdolności ma taka rzeka pod kątem procesów samooczyszczania, bioróżnorodności i retencji, a opis całego eksperymentu mogą Państwo wysłuchać, klikając przycisk Posłuchaj eksperta. Zakładając, że wybierzemy opcję standardową, która opiera się na tym, że rolnik dąży do tego, żeby jego rzeka była pogłębiona, to eksperyment wskazuje nam na to, że po pierwsze, ingerując w koryto, pozbyliśmy się roślinności, czy też mocno pozbyliśmy się roślinności i tego życia, które było w tej rzece, co sprawia, że rzeka straciła zdolności do samooczyszczania. Odłożony urobek tego materiału z dna rzeki na brzegi rzeczywiście w jakimś sensie ograniczył problem tego rolnika, jeśli chodzi o występowanie powodzi, ponieważ teraz cała ta objętość wody mieści się w tym korycie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że obniżył się razem z dnem poziom wód gruntowych
niskiej wody, która jest w tym korycie, ponieważ dno tego koryta rzeki jest niżej i dostępność do tej wody podziemnej dla roślin jest utrudniona. Stąd też rolnik zastanawia się, co można zrobić, aby tą sytuację poprawić. I w tym momencie prezentowany jest wybór odsunięcia się z uprawami od koryta i dostosowanie koryta i jego doliny w takim wąskim choćby zakresie do takiego koryta dwudzielnego, który w małym korycie mieści wodę niską, a w większym korycie mieści wodę wysoką, która rzeczywiście zapewnia, czy też zwiększa szansę temu rolnikowi, że jego uprawy będą rzadziej podtapiane, ale przez to, że koryto niskiej wody jest wyżej niż pierwotnie, to dostępność do wody gruntowej przez jego rośliny jest większa w okresach suszowych. Oddanie większej przestrzeni rzece to większa bioróżnorodność. Zwracam uwagę, że w tej opcji zwiększają się parametry związane z procesami samooczyszczania, ze zwiększeniem bioróżnorodności i retencji. Na koniec tego eksperymentu można zobaczyć i zrozumieć, czym jest właśnie zdrowa rzeka, czyli taka rzeka, o której Państwu opowiadałam wcześniej, która ma przestrzeń, jest przede wszystkim zachowane są te wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem rzeki i to, co taka rzeka daje przede wszystkim nam, ludziom. Ten eksperyment zwraca uwagę również w tej opcji na jedną ważną rzecz, to znaczy się po prawej stronie zmienił się rodzaj uprawy tego rolnika. I została zwrócona uwaga tej osoby, która przeprowadza ten eksperyment na nowy trend rolnictwa mokradłowego, paludikultury, który polega na dostosowaniu upraw do warunków naturalnych w systemie nadrzecznym. To zazwyczaj jest uprawa pałki wodnej czy też trzciny, która ma szerokie zastosowanie, czy też w budownictwie, czy do produkcji materiałów, czy nawet jako materiał, który można wykorzystywać do spalania i uzyskiwania w ten sposób energii. Nie będę za dużo Państwu na ten temat opowiadać, ponieważ szczerze zachęcam do przejścia przez ten eksperyment i wykorzystywania go do rozmów, kiedy musicie Państwo tłumaczyć innym, dlaczego warto zadbać o zdrowie rzek. Powtórzę to zdanie, pogłębiaj wiedzę, a nie rzekę. To bardzo ważne, aby zrozumieć i w tłumaczeniu sobie samym, jak również innym, warto jest zrozumieć procesy, które wiążą się z tym, w jaki sposób nasze działania człowieka wpływają na zmianę tych procesów, czego się pozbywamy, co zyskujemy, co tracimy. I warto również rozumieć te procesy, które dzieją się w naturalnych ekosystemach, a przede wszystkim te korzyści, które one dla nas świadczą i z których możemy korzystać. Zawsze czekam na ten slajd, ponieważ on odwołuje do rozmowy, jaką przeprowadziliśmy z profesorem Mateuszem Grogorukiem. To jest otwierająca rozmowa pierwszego sezonu rozmów podcastu Zdrowa Rzeka. Mateusz jest hydrologiem i w fantastyczny sposób tłumaczy hydrologię rzek, jak również to właśnie, że pogłębianie rzeki wcale nie sprawia, że ona jest większa. I tutaj zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy i do zwrócenia uwagi właśnie, do czego porównuje profesor to pogłębianie rzeki. Na tym slajdzie Mateusza zwrócili Państwo uwagę pewnie, że został on zatytułowany, że rzeka nie jest niewolnicą. No ale jak popatrzymy sobie na to, ile procent rzek w Polsce jest w złym stanie,
to wydaje mi się, że mamy taką tendencję do tego, żeby traktować trochę niewolniczo nasze rzeki. Tylko 1,3% rzek w Polsce możemy powiedzieć, że jest w dobrym stanie. Żeby zrozumieć, czym jest ten dobry stan, chciałabym Państwu to w miarę sprawnie i szybko schematycznie wytłumaczyć, używając tego diagramu po prawej stronie ekranu, ponieważ żeby ocenić, że rzeka jest w dobrym stanie, to ona musi spełnić szereg warunków i to wszystkie muszą być pozytywne, żeby powiedzieć, że ten stan jest dobry. Zasadniczo ocenia się parametry stanu chemicznego, które związane z obecnością w naszych wodach tak zwanych substancji priorytetowych. Są to często toksyczno-wielopierścienicowe węglowodory aromatyczne. Tutaj korzystam z podpowiedzi, jaką mam napisaną na kartce, bo rzeczywiście są to nie tylko skomplikowaność tej nazwy, ale to jest w ogóle skomplikowane i takie wielozłożone substancje chemiczne, które są po prostu bardzo szkodliwe dla naszego życia. To również metale ciężkie, ołów, rtęć, kadm czy nikiel. I zwracam Państwa uwagę, że często źródłem takich toksycznych substancji, które dostają się do naszych wód, to nie tylko zanieczyszczenia przemysłowe, ale to również też spalanie paliw kopalnych, niska emisja, piece grzewcze, czy też lokalne kotłownie węglowe, emisja ze spalania paliw w transporcie. Benzapiren to jeden z takich związków chemicznych, które znajdujemy w rzekach, które są stosowane jako markery obecności rakotwórczych związków w żywności. To wszystko gromadzi się, szanowni państwo, w wodzie i często to do tej wody trafia razem z opadem w postaci z tego odpływu powierzchniowego. Się to nazywa fachowo depozycja atmosferyczna, czyli te substancje są sprowadzane na powierzchnię naszej ziemi i trafiają do naszych wód. Więc to jest jeden zasadniczy problem, z czym zmagają się nasze rzeki. A drugi element oceny stanu wód jest stan ekologiczny, który składa się właśnie na te elementy, o których już dzisiaj mówiliśmy, czyli na to życie biologiczne i naturalne organizmy żywe, które występują, ich populacje w rzece. To stan jakości wód, ale takiej fizykochemii. Czyli temperatury, natlenienia, czy też substancji takich, które możemy zmierzyć standardowo w warunkach laboratoryjnych, oraz też wszystko to, co się łączy z tym, jak rzeka wygląda i jak wpływa na nią zlewnia, czyli hydromorfologia. Więc zdrowa rzeka, czy też rzeka, która będzie w dobrym stanie, to jest rzeka, która po pierwsze nie będzie miała w sobie tych wszystkich trudnych do wypowiedzenia substancji chemicznych i metali ciężkich, i to rzeka w dobrym stanie ekologicznym, czyli zdrowa rzeka, którą Państwo już znają. To bardzo ważne, ponieważ mówię o tym dlatego, gdyż w Polsce mamy naprawdę duży problem, jeśli chodzi o przekształcenia mokradeł. To znaczy się, to nie tylko rzeki, które w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych zostały ocenione, że właśnie ten stan hydromorfologiczny jest do poprawy dla ponad 90% rzek. W tym samym dokumencie wskazano, że również do poprawy ich stanu jest niespełna 70% jezior. Ale zwracam Państwu również uwagę na to, że 85% polskich torfowisk również jest odwodniona, osuszona rowami, które odprowadzają z nich wodę. Na ten element również kładę nacisk z uwagi na to, że wysuszone torfowisko przestaje być bagnem. Wysuszone torfowisko
zaczyna być emiterem dwutlenku węgla, a nie pochłaniaczem. I proszę sobie wyobrazić, że z szacunków ekspertów, którzy się zajmują mokradłami, wynika, że z polskich odwodnionych torfowisk co roku emitujemy tyle samo dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych, co największa w Europie elektrociepłownia, czyli nasza elektrociepłownia w Bełchatowie. Jest to olbrzymia ilość emisji, co oznacza, że pozwalając na odwadnianie torfowisk, realnie ocieplamy nasz klimat. I tak się nie dzieje tylko w Polsce. Widzą Państwo, że również z tym problemem zmagają się inne kraje europejskie. Dlatego warto zwrócić na to uwagę, nie sprzeciwiać się temu, aby trzymać się swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, ale jednak, żeby zadziałać na rzecz tego, żebyśmy poprawili błędy, których może czasami nie byliśmy świadomi. Woda nam ucieka, na to zwracaliśmy jako eksperci uwagę redaktorowi, który przeprowadził w tamtym roku dosyć ciekawy wywiad dotyczący problemów z wodą i z rzekami, z mokradłami. Kiedy popatrzymy sobie właśnie na tą mapę mokradeł, 18% Polski, wody powierzchniowe, które stanowią tam 9% tych mokradeł, torfowiska, które stanowią niespełna 30%, ale kiedy popatrzymy sobie, przypomnimy tą informację z poprzedniego slajdu, że te ekosystemy są przekształcone, to znaczy się one nie świadczą, one nie pełnią tych ról w sposób naturalny. One nie gromadzą wodę w krajobrazie, ale często są to miejsca, z których ta woda jest odprowadzana i odprowadzana jest, szanowni Państwo, głównie rowami, których jest praktycznie 3 razy więcej niż rzek w Polsce, rowami, których sumaryczna długość wynosi mniej więcej tyle, ile z Ziemi do Księżyca. To oznacza, że my nasz kraj odwadniamy, a odwadniając kraj, odwadniając krajobraz w przeszłości dostosowywaliśmy do takich nowych warunków tego odwróconych proporcji zasilania rzeki wodą powierzchniową i podziemną i właśnie przez to dokonaliśmy wielu przekształceń na rzekach, bo chcieliśmy, żeby rzeka zmieściła więcej wody, a z drugiej strony chcieliśmy bezpiecznie nad tą rzeką się rozwijać. Dlatego co my możemy zrobić z naszymi rzekami i mokradłami? I są dwie ścieżki, wydaje się, że są bardzo proste, ponieważ to, co naturalne i w dobrym stanie, to, co zdrowe, mokre bagna, zdrowe rzeki, powinniśmy chronić. A to, co przekształcone, powinniśmy odtwarzać, czyli renaturyzować. Ochrona tego, co cenne, dzieje się w naszym kraju. To jest szereg obszarów chronionych, które mamy wyznaczone. Są one zapisane w odpowiednich dokumentach, które obligują nas do tego, żeby one były poddane ochronie. Jest ich ostatnio coraz więcej. Widzę, że pojawiają się nowe obszary, które podlegają ochronie i na przykład jest projektowany nowy park w ujściu, w dolinie, w dolnym odcinku Odry i warto na pewno takie cenne ekosystemy zachowywać, chronić, gdyż naprawa jest bardzo trudna. Naprawa rzek, czyli renaturyzacja, właśnie rządzi się takimi zasadami, w sumie którymi kierują się lekarze. Primum non nocere, non nocere, w zależności od tego, kto nam wypowie to zdanie z łaciny, po pierwsze nie szkodzi. To podstawowa zasada, którą powinniśmy się kierować, jeśli chodzi o wejście w ekosystem i próbę jego naprawienia. Drugą podstawową zasadą, a tak naprawdę punktem wyjścia jest to, że rzeki mają zdolność do samonaprawy. Zachęcam Państwa do posłuchania tego, jak na rzeki patrzy Paweł Pawlaczyk, jeden z kluczowych przyrodników w Polsce, który nie tylko dba o rzeki, ale też inne ekosystemy. Z tej rozmowy z Pawłem Pawlaczykiem dowiecie się Państwo na pewno dużych, ciekawych informacji na temat tego, dlaczego
martwe drewno jest cennym elementem koryta, na pewno w sposób bardziej szeroki niż ja Państwu to powiedziałam. A zachęcam Państwa również do tego, z uwagi na kontrowersyjny, może i zaczepny, tytuł tego odcinka podcastowego. Ale więcej nie zdradzam i zapraszam na stronę, aby odsłuchać tej rozmowy. Renaturyzacja, czyli sposób na powrót rzek do zdrowia. Renaturyzacja, czyli działania, które nie doprowadzą do zdrowia, ale które mają wspomagać przede wszystkim odtworzenie stanu ekosystemu do stanu naturalnego lub też procesów przyrodniczych, które zachodzą w tym ekosystemie, w ekosystemie, który został zdegradowany, zniszczony. I to jest, Szanowni Państwo, możliwe nie tylko na obszarach niezabudowanych, to jest również możliwe w miastach. Stąd też temu zagadnieniu została poświęcona ostatnia publikacja Fundacji Sandimira, numer 7 Zrównoważonego Rozwoju, Rzeka w Mieście, która wskazuje, że renaturyzacja, czyli poprawa tego stanu środowiska rzecznego, jest możliwa nawet w takiej trudnej strukturze tkanki miejskiej, bo tutaj nie chodzi wcale o to, aby rzeka była totalnie dzika, ale żeby była w lepszym stanie i przede wszystkim, żeby odzyskała swoje naturalne procesy. O tym wszystkim Państwo bardzo szeroko mogą przeczytać w przewodniku dotyczącej renaturyzacji wód, który powstał jako element wspierający wspomniany już przeze mnie wcześniej Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. To w tym właśnie programie przedstawiony schemat, w jaki sposób rzeki mogą dochodzić do zdrowia, ponieważ to, jak my podejdziemy do tej renaturyzacji, czy też to, jakich działań naprawczych wymaga rzeka, zależy od tego, w jakim stopniu ten ekosystem jest przekształcony. Ponieważ zwracając uwagę na to, na co zwrócił Paweł Pawlaczek, czyli na to, że rzeki mają zdolność do samonaprawy, to my mówimy tutaj właśnie o tej zdolności naturalnej, która, proszę zauważyć, że dotyczy rzek przekształconych nie tylko w niskim, ale też w średnim i znaczącym stopniu. To znaczy się, jest to pewien naturalne procesy i naturalna siła regeneracyjna, podobno jak my, jako ludzie, mamy, na przykład potrzebujemy snu do tego, żeby się zregenerować, jedzenia, picia, prawda, żeby funkcjonować. To mniej więcej można porównać do takich procesów. I rzeczywiście rzeki, tak jak ta na tej fotografii A, która tutaj ma wsypany po prawej stronie jakiś kamień zabezpieczający, prawdopodobnie wypadałoby tam zasadzić drzewo i by uzbroić się oczywiście w cierpliwość, żeby podobnie jak te inne drzewa wykształciły system korzeniowy, który pozwoli na to, że ta rzeka nie będzie dalej się podmywać, prawdopodobnie na pole jakiegoś rolnika, który wnioskuje o to, aby zabezpieczyć brzeg tej rzeki. Rzeka, która jest mało przekształcona, wystarczy, że zostanie pozostawiona w spokoju do tego, aby się zregenerowała. To jest rzeka, która wymaga tylko odpowiedniej regeneracji, odpowiednich warunków hydrologicznych do tego, aby ona mogła dalej pełnić swoją rolę. Nieingerowanie przez człowieka w taką rzekę pozwoli jej z czasem wrócić do zdrowia. To tak, jakbyśmy popatrzyli na zdrowego człowieka, który potrzebuje zbalansowanego dnia, odpowiedniej ilości godzin pracy, odpoczynku, regeneracji w nocy, dobrej diety zbilansowanej i odpowiedniego nawodnienia. Natomiast przemęczone rzeki, bardziej obciążone, które na przykład, tak jak w przypadku tego środkowego zdjęcia, zostały pozbawione roślinności nadrzecznej, tej wysokiej, czyli drzew, to rzeka, która często zarasta.
zarasta dlatego, ponieważ ona nie jest zacieniona. Więc tutaj takim środkiem zaradczym byłyby przede wszystkim nasadzenia drzew, które z czasem i umocniłyby brzegi tej rzeki i sprawiłyby, że ona trzymałaby swoje koryto i na pewno byłby to duży walor dla właścicieli przyrzecznych działek. A z drugiej strony, właśnie przez to zacienienie koronami drzew, na pewno ograniczyłyby kwestie dotyczące potrzeby usuwania roślinności z tej rzeki, ponieważ pod drzewami de facto roślinność nie ma szans na wykształtowanie się w tak bujnej ilości. I to jest regeneracja wspomagana, która wspomaga naturalne procesy naprawcze rzeki. Zwróćcie Państwo jednak uwagę na to ostatnie zdjęcie. Wyprostowana rzeka, która w sumie wygląda bardziej jak kanał, jak rów niż jak rzeka, i takie rzeki często widzimy w krajobrazie. One kiedyś były naturalne. My je bardzo mocno przekształciliśmy, dlatego też takie rzeki wymagają takiego właśnie stołu operacyjnego, podłączenia do kroplówki i przeprowadzenia szeregu działań operacyjnych, często też technicznych, które umożliwiłyby właśnie powrót tej rzeki do zdrowia. Tutaj zwracam Państwu uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Efekty działań renaturyzacyjnych nie są widoczne od razu. Tutaj i często też renaturyzacja właśnie podczas takich intensywnych działań związanych z rekonstrukcją tych ekosystemów, to taki pacjent, taki na stole operacyjnym, który wcale dobrze nie wygląda. I warto o tym mówić, że proces dojścia do zdrowia takiej rzeki może być mocno odstający od naszych wyobrażeń. A przede wszystkim po wykonaniu takich działań ten ekosystem potrzebuje czasu do tego, żeby on znowu wróciło do niego życie. Więc tutaj należy się uzbroić w cierpliwość, ale na pewno ta cierpliwość będzie wynagrodzona. Mówię Państwu o tym dlatego, ponieważ funkcjonują w gospodarowaniu wodami takie dokumenty planistyczne, które się nazywają plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. I nie są to nowe dokumenty, ponieważ my je realizujemy od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i zaakceptowaliśmy zapisy ramowej dyrektywy wodnej, która traktuje wodę właśnie jako ten najcenniejszy zasób, który jest czymś więcej niż tylko zasób, ale właśnie jest naszym dobrem wspólnym, o które powinniśmy dbać. W obecnie obowiązujących planach gospodarowania wodami zostało wskazane ponad 500 rzek w Polsce do działań renaturyzacyjnych. I one, te rzeki, przepływają przez praktycznie 1/3 gmin w Polsce. To bardzo ważne, aby pomóc wodom polskim, które są odpowiedzialne za renaturyzację rzek, właśnie tych wpisanych do tego planu, do tego, aby to móc przeprowadzić, ponieważ jest to olbrzymie wyzwanie, bowiem wymaga współpracy nie tylko otwartości administratora wód właśnie na takie działania, ale przede wszystkim otwartości i zrozumienia tego, że takie działania są potrzebne i konieczne przez włodarzy gmin, przez lokalną społeczność. Stąd też mam nadzieję, że tłumaczenie ludziom o tym, czym jest zdrowa rzeka i co nam daje, jest tutaj jednym z kluczowych elementów, które będą ten proces wspierać, bo to właśnie szeroka edukacja społeczna, takie zwrócenie uwagi na tym, że rzeka nie jest tylko odbiornikiem, ale jest właśnie ekosystemem, który jak będzie w odpowiednim stanie bardziej naturalnym, to on wtedy jest bardziej korzystny dla nas, ponieważ łagodzi i skutki powodzi, i suszy. Jeśli damy tą przestrzeń rzece na obszarach niezabudowanych, jeśli damy tam się jej wylać, to wtedy
I z jednej strony ograniczymy ryzyko powodziowe terenów położonych poniżej, a z drugiej strony damy szansę na taką naturalną retencję tej rzeki, tej wody w tej dolinie. Stąd też warto szkolić, edukować nie tylko administrację, ale też inżynierów, urbanistów, meliorantów, hydrotechników, po to, aby zrozumieć te ekosystemy i zaprzestać zwyczajnie odwadniania naszego kraju, bo woda nam wcale nie musi uciekać. Jednym z tych podstawowych elementów, które wpłyną na to, aby ta woda nam dłużej krążyła w naszym krajobrazie, jest odpowiednie planowanie prac utrzymaniowych, które degradują nasze rzeki. Ograniczenie prac utrzymaniowych wyłącznie do tych miejsc, gdzie one są potrzebne, to podstawa renaturyzacji. Rzeka musi mieć przestrzeń i warto zabezpieczyć takie miejsca, na przykład w projektowanych planach ogólnych. Warto myśleć o instrumentach, które będą skłaniały do tego, że rzeki będą mogły wylewać na swoje doliny, czy to będą wykupy gruntów, czy jakieś rekompensaty, jakieś zachęty do tego, żeby rolnik zaakceptował mokrą łąkę, a z drugiej strony zniechęcenia do tego, aby inwestować na terenach zagrożonych, ponieważ jeśli zagospodarujemy tą przestrzeń, to prędzej czy później będziemy musieli ją zabezpieczyć przed powodzią. I to jest takie trochę błędne koło. Oczywiście na to wszystko potrzebujemy nie tylko chęci, nie tylko dobrej woli, ale również środków, ale sądzę, że dużo takich dobrych prac jesteśmy w stanie zrobić w sposób niskokosztowy i na pewno takie działania, właśnie jak choćby ograniczenie prac utrzymaniowych, to jest również zadbanie o te środki finansowe. To wszystko powinno się, Szanowni Państwo, dziać we wspólnym porozumieniu udziału wielu interesariuszy, którzy są zainteresowani wodą i to są całe społeczeństwa. To w projektach, które mówią o dobrych praktykach odtwarzania ekosystemów, nazywa się współtworzenie, czyli co-creation, taki partycypacyjny udział wielu aktorów, gdzie eksperci wspierają społeczności lokalne. Uczą je zrozumieć, dlaczego warto i dlaczego warto odtworzyć te ekosystemy, po to, aby ludzie później zwyczajnie czuli tożsamość z tymi działaniami, żeby dbali o to otoczenie, ponieważ ta rzeka, znowu wrócę do tego początku, praktycznie każdy z nas jest z nad rzeki i w sumie każdy z nas powinien w jakim stopniu zdać sobie z tego sprawę, co oznacza, że każdy z nas może mieć na to mniejszy lub też większy wpływ. Rzeka musi mieć wodę, więc na koniec Państwu przypomnę, że ta woda spływa do rzeki z całej zlewni, z obszaru i to, co się dzieje w krajobrazie, wpływa na tą prędkość i drogę kropli wody do rzeki. I tutaj istnieje szereg rozwiązań opartych na przyrodzie. One się nazywają Nature-Based Solution. I w tym projekcie Natural Water Retention Measures znajdziecie Państwo szereg, cały katalog działań, które można zastosować na obszarach leśnych, bo to jest odpowiednia gospodarka lasami i odpowiednie kształtowanie tego lasu. To jest szereg działań, które można wykonać na terenach rolniczych, od tworzenia oczek wodnych, zadrzewienia śródpolne, które również powodują to, że zmniejsza się prędkość wiatru, stąd też uprawy są bardziej chronione przed wysuszaniem, ale to również działanie, które można stosować w miastach, czyli wszystkie ogrody deszczowe, niecki, w których jest przetrzymywana woda tylko po to, aby opóźnić jej dopływ do rzeki, po to, aby te działania się stosuje po to, aby poprawić naturalny obieg wody w przyrodzie. Z hasłem Zdrowa rzeka,
musi mieć przestrzeń. Dziękuję Państwu za uwagę.